Polski Sezon Żeglarski. Uznajemy. Za otwarty. Dzisiaj zaczynamy umownie sezon żeglarski na Pomorzu 2017 roku. Gościmy w Akademickim Klubie Morskim w Gdańsku, który obchodzi szacowny jubileusz 85-lecie swojego powstania. To jest taka refleksja, która się wiąże z 85-leciem Akademickiego Klubu Morskiego. Znakomici żeglarze jak Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, jak jej małżonek, obecny komandor, pan Wacław Liskiewicz, osiągali znakomite rezultaty. Tutaj były też fantastyczne rezultaty na Mistrzostwach Polski. To także wyprawy żeglarskie. Można powiedzieć, że jest historia, jest baza do tego, żeby z nadzieją spojrzeć też nie tylko na ten sezon, ale i kolejne sezony. Zmieniło się bardzo oczywiście przez te wiele lat. Jesteśmy w tej chwili typowym klubem armatorskim, gdzie są ludzie, głównie absolwenci wyższych uczelni. Taką działalność chcemy dalej kontynuować w tym klubie. I oczywiście mają wszyscy własne jachty. Praktycznie biorąc, studenci zrzeszeni są w tej chwili w AZS-ie, w organizacjach środowiskowych. Ale staramy się przyciągać tutaj głównie w tej chwili absolwentów. No nie żyjemy samą historią. Chcemy rozwijać nie tylko żeglarsko, ale chcemy też rozwijać własną infrastrukturę dla żeglarzy naszych, dla turystów, dla żeglarzy pomorskich. W ramach tego projektu chcemy pozyskać środki Unii Europejskiej na rozbudowę nie tylko infrastruktury lądowej, która tutaj właściwie obecnie jest szczątkowa, ale również na rozwój infrastruktury hydrotechnicznej, budowę nowych pomostów oraz remont tych istniejących. It was grace that taught my heart to feel and grace my fears. Na otwarciu sezonu żeglarzy i na tej rocznicy 85. powstania Akademickiego Klubu Morskiego znalazł się także moment na to, żeby pomodlić się ekumenicznie. Więcej w dialogu pomiędzy nie tylko wyznaniami, ale i religiami. Bo żeglarze, jak to żeglarze, nie tylko w jakichś religiach się urodzili, wychowali, ale każdy jeszcze ma bardzo osobistą wiarę, natchnioną przygodami, doświadczeniami, spotkaniami. I chcielibyśmy, żeby tak jak to jest w załogach, przedmiotem dialogu, rozmowy, wspólnej modlitwy, wspomnienia było także to, cośmy od nieba doświadczyli. A przed nami wiele przygód. Myślę, że dobrze, jeżeli niebo będzie bliskie. Odsłoniliśmy postument, na którym wypisane są nazwiska naszych przyjaciół, żeglarzy, którzy zginęli na morzu. Uznaliśmy, że pamięć tych ludzi, pamięć naszych założycieli klubu, poprzedników należy uczcić przy okazji tej rocznicy.